Cześć wszystkim, z tej strony kamperowe jazdy. Dzisiaj nadszedł czas podsumowania naszej 17-dniowej podróży. Co mogę powiedzieć? Jechało się fajnie. Słuchajcie, wyjeżdżaliśmy 27 lipca. Zaplanowaliśmy sobie taką trasę. Wyjeżdżamy z miejscowości, w której mieszkamy, czyli miejscowość Rudy. Przelecimy sobie przez Węgry, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Montenegro, Chorwację, Słowenię, Słowację, Czechy i wracamy do domu. Od czego tutaj zacząć? No, trzeba zacząć od tego, że wyjechaliśmy na Węgry. W tym filmie chciałbym Wam trochę opowiedzieć, na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać i jakich nie popełniać błędów, które myśmy też popełniali. Bo to nie jest tak, że my nie popełniamy błędów, bo też je popełniamy. I chciałbym też Wam trochę opowiedzieć o krajach, przez które żeśmy przejeżdżali. Więc tak, jeżeli chodzi o Węgry. Przestroga na wszystkich stacjach benzynowych, które są poza miastem. Uważajcie na wodę. Dlaczego? Dlatego, że większość tych stacji, które myśmy się spotkali, czerpie wodę z niewiadomego źródła, natomiast zawsze przy niej jest znaczek, że jest to woda zdatna do picia. Myśmy się spotkali trzy razy, żeśmy się spotkali, że na stacjach była woda śmierdząca, o takim lekko żółtawym zabarwieniu, nie nadająca się w zasadzie do niczego, nawet do mycia rąk. Więc tego się wystrzegajcie, zawsze sprawdźcie tą wodę, czy to jest faktycznie woda zdatna do picia, ewentualnie można zapytać obsługę. Jeżeli chodzi o jeżdżenie po Węgrzech, no jeździ się dosyć fajnie, drogi mają dosyć dobre, nie ma tam jakichś takich ekscesów, jeżeli chodzi o skrzyżowania, chętnie wpuszczają, przepuszczają, klakson jest praktycznie niepotrzebny. Jedynym miastem, po którym się ciężko jeździ, jest Budapeszt, ale to do tego wrócimy. Serbia, jeżeli chodzi o dostęp do wody, bo dla kamperowiczów jest to rzecz najważniejsza i cenne źródło informacji, gdzie tą wodę można nabrać. Otóż Serbia jest takim krajem, gdzie można wodę nabierać praktycznie u źródeł bądź naturalnych, przygotowanych do tego, ażeby tą wodę sobie pobierać, czyli jest to woda źródlana z przygotowanymi wylewkami, bądź studnie głębinowe, ewentualnie można też na stacjach benzynowych, gdzie nie robią z tego tytułu jakichś dziwnych problemów, nie żądają dodatkowych opłat, spokojnie można sobie tą wodę nabierać. Jeżeli chodzi o noclegi w Serbii, nie ma z tym żadnego problemu, nie jest to tak jak czyta się w internecie, że policja przegania. Nie, to w ogóle nie bierzcie tego pod uwagę. Możecie spać praktycznie na każdym parkingu, w zatoczce, gdziekolwiek Wam pasuje, na stacjach benzynowych. Nie ma z tego tytułu żadnych problemów. Myśmy przez Serbię przejeżdżali autostradą płatną, odcinek 100 km. Ja się tu mapą posilę, bo nie pamiętam dokładnie wszystkiego. Otóż tak, granice żeśmy przekraczali w miejscowości, już Wam tutaj powiem, ponieważ żeśmy jechali pomiędzy Balatonem a Budapesztem, celowo go omijając, kierowaliśmy się na miejscowość Szekszárd, chyba tak się to wymawia, i na miejscowość Subotica, i tam żeśmy przekraczali granicę. Jeżeli chodzi o przekraczanie granicy węgiersko-serbskiej, nie musimy się obawiać jakiegoś tam przetrzepywania, sprawdzania dokładnego, głównie chodzi o dokumenty. Wszędzie w tych krajach jest akceptowalny polski dowód osobisty, nie trzeba mieć paszportu. Kontrola polega na tym, że celnik sobie tam po prostu popatrzy, czy nie przewozimy dodatkowych osób, czy na pewno nas jest dwójka. I to w zasadzie wszystko, nikt nam samochodów nie przetrzepywał.
z tego, co żeśmy też na granicach zauważyli, z innych krajów, czy Bośniaków, Serbów, czy Węgrów, nikt nie przeczepuje, to jest tylko rutynowa kontrola. Więc tak, z tej miejscowości kierowaliśmy się autostradą, za którą zapłaciliśmy za 100-kilometrowy odcinek 4,50 euro. Z miejscowości Subotica, jest to droga 22, na Nowy Sad, celowo omijając bokiem Belgrad, ponieważ my do Serbii chcemy wrócić, być może w przyszłym roku, być może za 2 lata, zobaczymy. Z Nowego Sadu na miejscowość Sabak, na Užice i kierowaliśmy się prosto na Montenegro. Granicę w Montenegro przekraczaliśmy w takiej miejscowości jak Pijewia, z uwagi na to, że kierowaliśmy się na jedyny w Montenegro park narodowy, jaki oni posiadają. Jest to Park Narodowy Dumitor wraz z najgłębszym kanionem na terenie Europy, kanionem Tara. Robi to ogromne wrażenie, wierzcie mi, warto pojechać, ale to o tym jeszcze wam opowiem w kolejnym filmie. Dzisiaj ten film jest tylko odnośnie tego, na co zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o kraj Montenegro, czyli Czarnogórę, nie ma żadnego problemu z noclegami na parkingach, nie ma problemu z dostępem do wody. Tą wodę można praktycznie na każdej stacji za darmo dostać. Można, tak jak już wspomniałem, z jakiejś studni głębinowej bądź źródlanego ujęcia wody. Stamtąd kierowaliśmy się w kierunku Chorwacji na Dubrovnik. Chcieliśmy zobaczyć stare miasto Dubrovnik. I teraz zacznie się cała historia o Chorwacji, ponieważ te kraje, które żeśmy przejechali, są naprawdę fajnymi krajami, otwartymi dla turystów. Nie robią tam jakichś ekscesów, problemów. Są to kraje w miarę tanie. Natomiast Chorwacja tak jakby odstawała od tych krajów. Po pierwsze, wjeżdżając do Chorwacji, zauważamy wzrost cen horrendalny, bo to średnio jest około 40%. Paliwo już kosztuje 6 zł. Bilety wstępów do jakichkolwiek zabytków horrendalnie drogie. I tak na przykład, chcąc zwiedzić sobie stare miasto Dubrovnik, wejść na mury tego miasta, zobaczyć środek, jak to tam wszystko wygląda, koszt biletu to jest 250 kun. W przeliczeniu na złotówki około 120 zł za osobę. Licząc, że rodzina, która wyjeżdża trzyosobowa, to łatwo sobie policzyć, jaki jest koszt wejścia tylko i wyłącznie do Dubrovnika. Bardzo drogie winiety na autostradę, aczkolwiek myśmy jeździli drogami widokowymi, co wszystkim polecam, ponieważ autostradami nie zobaczycie rzeczy, które można zobaczyć z dróg widokowych. Co dalej? Ceny żywności w Chorwacji bardzo wysokie, ceny kempingów bardzo wysokie, dostęp do wody bardzo mocno ograniczony. Zjeżdżając na stacje benzynowe, gdziekolwiek, trzeba za nią słono płacić. Można sobie ją nabrać za darmo, opłacając kemping, aczkolwiek też nie jest to prawdą, bo myśmy w Jeziorach Plitwickich, w Parku Narodowym Jezior Plitwickich, spali na kempingu. Takim no camper parku, jakby to można nazwać, płaciliśmy 10 euro od jednej osoby i chcąc nabrać wody do kampera, musielibyśmy zapłacić dodatkowe 5 euro, nie? Gdzie pani sobie tą wodę wylewała, zraszała, bo tam im gorąco było. No, dla mnie jest to śmieszne, nie? Jest to, Chorwacja moim zdaniem jest nastawiona tylko na taką rzecz: przyjeżdżaj, dawaj kasę i spadaj, nie? I nie chcę cię więcej widzieć. I to takie zasady są na Chorwacji. Przykładowy wstęp do Jezior Plitwickich, 250 kun od osoby, kolejne 120 zł. Przeliczając na rodzinę trzyosobową, robi się nam już koszt 360 zł, nie? Czyli zwiedzamy Dubrovnik, zwiedzamy Jeziora Plitwickie, ten park narodowy, już mamy prawie 700 zł, tak? Wycięte z wakacji, tylko za to, żeśmy to tam zobaczyli. Wszystkie plaże praktycznie na terenie Chorwacji są prywatne. Te, które nie są prywatne, jest ich bardzo znikoma ilość. Mają ograniczony dostęp do parkingów, ograniczony dostęp do morza. Są to przeważnie plaże skaliste, trzeba siedzieć na kamieniach, trudny dostęp jest do wody, albo do niej wskakujemy i mamy problem z niej wyjść. Nie mamy gdzie zaparkować, to jest kolejna rzecz, a jeżeli gdzieś znajdziemy parking, to jest bardzo daleko od tych wspomnianych plaż. Co dalej?
Jeżeli chodzi o Chorwację, no ja uważam, że to jest kraj wysoce przereklamowany turystycznie, bo nie ma tam w zasadzie oprócz trzech miejsc wartych odwiedzenia, czyli Dubrownika, Jezior Plitwickich, Parku Krka, nic innego, no nie ma tam, naprawdę wierzcie mi, tam nie ma co oglądać, tam tylko skały, upał i Adriatyk i to jest wszystko, to jest mi się wydaje tylko kraj dla ludzi, którzy z tyłkiem potrafią leżeć na plaży całymi dniami, popijać piwo i nic więcej nie robić, nie dla takich ludzi jak my, że lubimy zwiedzać, być w ciągłym ruchu, jak najwięcej chłonąć tego, co dany kraj oferuje. Także jeżeli tutaj chodzi o tą Chorwację, to na razie bym miał na tyle. Resztę dopowiem w kolejnych filmach. Z Chorwacji kierowaliśmy się wzdłuż wybrzeża, tak jak wspomniałem, trasą widokową na Rijekę, omijając celowo Zagrzeb i kierowaliśmy się prosto do Ljubljany, czyli stolicy Słowenii. Jeżeli chodzi o Słowenię, kraj jest wysoce przyjazny turystom, aczkolwiek nie jest aż tak mocno uczęszczany, tych turystów nie jest aż tyle co w Chorwacji. Tutaj można powiedzieć, ceny spadają troszeczkę, jeżeli chodzi o Chorwację, gdzieś w granicach 20%. Wiadomo, tam już mamy euro, więc można sobie tutaj łatwo poprzeliczać. Jest trochę tańsze paliwo, tak jakby więcej miejsc, gdzie można sobie dobrać wodę gratisowo, więcej camperparków. Kempingi nie są już aż tak bardzo drogie. Ljubljanę polecam wszystkim, jest to piękne stare miasto, warto odwiedzić i myślę, że namówię tutaj wszystkich kamperowiczów czy użytkowników przyczep albo zwykłych turystów, którzy gdzieś tam wykupują wycieczki do właśnie czegoś takiego, żeby zobaczyć sobie Ljubljanę i miejscowość Ptuj. Miejscowość Ptuj też jest na trasie pomiędzy. Ja tu się będę dalej posilał tą mapą. Jest na trasie, tak jak myśmy sobie naszą trasę wybrali, był na trasie do Budapesztu, czyli z powrotem wracamy na Węgry. Odwiedziliśmy Balaton, odwiedziliśmy Budapeszt. Z Budapesztu kierowaliśmy się na Słowację. W Słowacji co żeśmy oglądali? No, w Słowacji obejrzeliśmy sobie fajne dwie miejscowości. Byliśmy w stolicy Słowacji. Byliśmy w miejscowości, zaraz wam powiem, bo to jest taka malutka miejscowość, o której myśmy się dowiedzieli od Słowaków, będąc nad Balatonem. Jest to miejscowość Komarno. Piękna, stara miejscowość, o której też wam opowiem w kolejnym filmie. Będą zdjęcia pokazane, urywki. Byliśmy w Bratysławie i z Bratysławy poprzez Czechy, gdzie żeśmy praktycznie w ostatnim dniu przejazdu zwiedzili kilka zamków. Po drodze kierowaliśmy się do domu. Jeżeli chodzi o Słowację, nie ma tam jakichś większych kłopotów z dostępem do wody, aczkolwiek trzeba się nieźle naszukać, tak to powiem, ale wodę można dostać, tylko trzeba się nieźle naszukać. Wracając jeszcze do Słowenii odnośnie noclegów. Większość tych parkingów, które tam jest, czy camperparków, dla mnie jest to trochę śmieszne, bo są płatne od godziny 9 rano do 20, potem rzekomo można za darmo parkować, aczkolwiek jeżdżą tam służby miejskie i wlepiają mandaty po 40 euro za nocowanie. Spotkaliśmy się z jednym takim camperparkiem, gdzie można było stać tylko 10 minut celem zrobienia serwisu kampera i to w zasadzie wszystko, a reszta ludzi, która stała, dostawali za to mandaty, nie? Więc uważam, że tym sobie Słowenia odstrasza turystów i to nieźle. To na tyle no, z tej podróży. W sumie całą podróż to było 4000 kilometrów zrobione. Koszt całej tej podróży 17-dniowej to było 3000 zł, z czego 25 euro tylko wydane na noclegi. Więc uważam, że nieźle. Kamper spisywał się naprawdę dobrze.
Za całe 4000 km wziął litr oleju. Nie uzupełnialiśmy jako tako żadnych płynów. Jedyne dwie awarie, jakie miałem, można to nawet awariami nazywać. Jedna z nich to jest pęknięcie tłumika czy rury już wydechowej za tłumikiem. Łatwe do naprawienia, więc tutaj się tym dopiero zajmę. No i w ostatnim dniu w Czechach ktoś wystawił za daleko znak na drogę i no stłukłem lusterko, już po prostu zmęczenie, rutyna jazdy dały mi się we znaki i no stłukłem sobie lusterko lewe od strony, przepraszam, prawe od strony pasażera, no ale to też nie są jakieś tam wielkie straty i damy radę to naprawić w miarę tanio i myślę, że dosyć szybko. Także jeżeli chodzi o samą trasę i tak dalej, to miałbym na tyle. Teraz będę pokazywał Wam filmy, w których z danych krajów, gdzie żeśmy odwiedzali, co żeśmy robili, co warto zrobić, na co zwracać uwagę. I to myślę, że na tyle, nie? Myślę, że na tyle, także czekajcie na kolejne filmy. Na razie.